Jestem alkoholikiem na imię mam Wiesiek. Dla mnie to akurat takie świeże to jest, bo ostatnio się taką sądę chciałem przeprowadzić wśród paru swoich przyjaciół. Czy ja mogę siebie wpisywać na tą listę, że siebie skrzywdziłem też, czy nie? I okazało się, że na Pendolino tam na mnie hurtnęli. Co to może jeszcze będziesz sobie zadośćuczyniał, nie? A ja mówię, a jeśli nawet, to jak? Nie? Ale ponieważ mój pierwszy sponsor nie pije 44 lata i żyje, to zadzwoniłem do niego. Dzisiaj i Feluś mi powiedział, mówi, wiesz, jak najbardziej, nie? Możesz, jeśli tak czujesz, że się skrzywdziłeś, no to możesz siebie wpisać. Nie? Słuchajcie, ja nie wiem, może dlatego ta moja droga wa jest taka chybotliwa, bo mnie się wydawało, że ja siebie nigdy nie skrzywdziłem. Się napiłem, otrząsnąłem i to wszystko było fajnie, nie? A tu okazało się, że ja na przykład wczoraj na pasu grzybowskim ja nie mogę zejść po schodach. Bo ja mam zerwane wiązadło krzyżowe. A dlaczego mam zerwane wiązadło krzyżowe, nie? A bo chciałem pierwszej żonie pokazać, czego mnie w cyrkach nauczyli. I skoczyłem na konika, który nie w życiu nie był ujeżdżany i dostał szału i wpadł w oborę. A to znowu dlatego, że skakałem z trzeciego piętra, a to jakieś inne rzeczy. I to mi się pierwsze nasunęło. Mówię, przecież ja nawet nie mogę zejść na ten meeting po schodach, nie? Za swoje pijackie te. Później ja pomyślałem, że ja mam na przykład problemy z ósmym i czwartym krokiem, ponieważ ja niektóre urazy mnie puszczają z chwilą śmierci danej osoby. Słuchajcie, ja zobaczyłem, jak ja sobie w czwartym kroku wypisałem te urazy, to ci, co nie żyją, to te urazy mi mijają. Ale ci, co żyją, no to jest sprawa otwarta, okazuje się. Nie? I mnie jest trudno im szukać w swoich wadach charakteru, dlaczego ta uraza jest. I następna rzecz to jest to, że doszło do mnie, że ja się skrzywdziłem tym, że wiele rzeczy wziąłem za takie męskie atrybuty, nie? Że mężczyzna powinien mieć zasady, powinien być twardy, nieustępliwy, właśnie wybaczać z chwilą śmierci danego delikwenta, nie? I tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, i to mnie doprowadziło do tego, że pomimo tego, że ja ten krok ósmy już zrobiłem trzy razy, że siądę do tego ósmego kroku i napiszę, jak siebie skrzywdziłem. I później zapytałem się Felka, a jak można sobie zadośćuczynić? On mówi, już sobie zadośćuczyniasz, nie pijąc, pomagając innym. Proste i konstruktywne. Nie? I jak dzisiaj gadałem ze swoim obecnym sponsorem, to on mi powiedział, no bo wiesz, bo ty masz inne dziewiątki, nie możesz ich zrobić. Ja mówię, nie mogę, ponieważ ci ludzie się nie chcą ze mną spotkać. Pomimo
że wysyłam listy, dzwonię. Te osoby się nie chcą ze mną spotkać. I powiem wam, że wczoraj wieczorem naklęcząco podczas wieczornej modlitwy pomodliłem się, mówię: Boże, pomóż mi wybaczyć tym wszystkim ludziom, do których żywię urazę. Pierwszy raz tak powiedziałem, tak z serca, naprawdę. Bo ja wiem, że to ja cierpię, nie? Że to jest noszenie tych kamieni, nie? Uraza bardziej zabija mnie niż te osoby, no, może nawet niektórzy sobie nie zdają sprawy z tego, że ja mam urazę. Ale to jest to tak. Nie? Natomiast co do samego ósmego kroku, to ja wiem, że ten krok to jest lista osób, które skrzywdziłem. Siebie też tam umieszczam. Ale ta lista się cały czas powiększa. Słuchajcie, na przykład wczoraj ja zobaczyłem, że 6 osób skrzywdziłem w ciągu do meetingu. Popatrzyłem się na kilku, mówię, do tego nie zadzwoniłem, a powinienem, nie? Dzisiaj też moja narzeczona tak naprawdę pracuje, a ja mówię: a co ty robisz? Już sobie śmieję. Ja chodzę na meetingi. Pomagam innym. No właśnie. Ale i tak mi się głupio, słuchajcie, zrobiło. Kurczę, ale... I już ją krzywdzę. Bo powinienem się wziąć za robotę. Ja wiem, że ja mam emeryturę. I zabezpieczoną przyszłość, to jest 500 zł, które chcą mi jeszcze urwać różnymi sposobami, ale no, zrobiło mi się głupio. Powinienem coś zacząć robić. Także ja każdemu swojemu podopiecznemu mówię: ten zeszyt do ósmego kroku i do czwartego to kup sobie gruby, bo to będziesz pisał, bracie, do końca życia, nie? I ja sobie zdaję sprawę, że nieraz nieświadomie, tak jak ostatnio nad morzem palnąłem coś takiego, to później nawet nie potrafiłem wytłumaczyć, ale tam zobaczyłem, że niektóre moje rzeczy mają takie działanie, jakie mają. Ja tego nie wiem, ale może ten co wszystko wie, może on to wie. Tak naprawdę to tą listę jestem w stanie zrobić, nie? Ale natomiast nie jestem gotowy. Ten krok się składa z dwóch części. Zrobiliśmy listę osób i staliśmy się gotowi. W starym tłumaczeniu też. Tak. I staliśmy się gotowi, żeby uczynić im wszystkim. A ja mogę te osoby wpisać, które skrzywdziłem, no bo skrzywdziłem i to dobrze skrzywdziłem, ale ja nie jestem gotowy im zadośćuczynić, bo ja mam właśnie do nich urazę. I te urazy mi wcale po czwartym kroku nie puściły. Mi tu jeden gozdek mi powiedział: ja przez siebie 20 lat na meetingi nie chodziłem, bo się ciebie bałem. Ale mój sponsor mówi: on nie chodził, bo nie chciał, nie?
co. Także wiem, że nic nie wiem i piszę siebie, zobaczę, jak się skrzywdziłem i może to jakoś wpłynie, że w końcu coś tam zrozumiem. Bo tak naprawdę zawsze myślałem, że moje picie nic mi nie robiło. O, ja komuś tak, ale mnie to nic nie robiło. A razem z przyjacielem doszliśmy do wniosku, że gdzieś jest napisane w Wielkiej Księdze albo 12 na 12. Wielkiej Księdze chyba. Że najbardziej skrzywdziliśmy siebie samych. Najbardziej. Ale jak i dlaczego? A te słowo jest, to nie w związku jest. No. Ja to pamiętam, już tyle razy przeczytałem to Wielką Księgę. I to słowo jest. Ale dlaczego ja siebie tak najbardziej skrzywdziłem? To ja nie wiem. No te fizyczne rzeczy to tam można policzyć łącznie tam z głupotą moją, ale te duchowe, ja wiem, że są duchowe. To jest to, że ja nie mam kontaktu z dziećmi, ani tam z byłymi żonami, ani tam z wieloma ludźmi, nie? Którzy nawet nie chcą, żebym ich przepraszał, a o zadośćuczynienie, nie trzeba, jak najdalej. Ja myślałem, że jak ja nie piłem 15 lat, to te dzieci będą do mnie lgnęły, nie? I tak dalej, nie? No, a to okazywało się, że ja byłem jeszcze gorszy niż piłem, nie? Bo oni sobie potrafili to wytłumaczyć. No bo pijany, tak? Chory. Ale na trzego, żeby być taką suki syna, no to już tego nie potrafią sobie wytłumaczyć. Dziękuję bardzo.